W dzisiejszym odcinku pogadamy o nowym patchu do Cyberpunka 2077, Forspoken, czyli kolejnym potencjalnym hicie, nowym demo Resident Evil Village oraz The Last of Us 2 z perspektywy Joela. A ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na Lootboxie, jak zawsze o 16:00. Przed chwilą zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz. Zapraszam was również na dzisiejszy quiz, który odbędzie się na Discordzie, a do wygrania będzie naprawdę ciekawa nagroda, więc zapraszam was serdecznie na godzinę 19:00, a my możemy sobie zaczynać. Cyberpunk 2077 miał premierę już jakiś czas temu, a dokładniej w grudniu, więc minęły już 4 miesiące, a my dalej nie dostaliśmy aktualizacji 1.2, która miała zadebiutować w lutym, ale coś poszło nie tak. CD Projekt Red zrzuca to m.in. na wiadome ataki hakerskie i w sumie nie ma co się dziwić, bo bezpieczeństwo powinno zawsze stać na pierwszym miejscu. Natomiast ostatnio otrzymaliśmy zapowiedzi odnośnie owej aktualizacji, która zaoferuje nam poprawki, których domagali się gracze. Wiele osób skarży się na system reagowania policji w Cyberpunku, który jest, można śmiało powiedzieć, dziwny, natomiast teraz za pośrednictwem nadchodzącego patcha ma się to zmienić, a po mieście mają latać drony, które będą monitorować nasze zachowanie i nawet przez właśnie takie celowanie do przechodnia możemy zwrócić na siebie uwagę służby. W patchu znajdzie się również bardzo istotna zmiana, która z pewnością poprawi sporej ilości graczy humor, gdyż zmieniony zostanie model jazdy, a co ciekawe, będzie można go dostosować do własnych potrzeb w ustawieniach. Tym systemem jazdy chodzi o to, że po prostu pojazdy ślizgały się po powierzchni, a przy dużych prędkościach skręcanie było praktycznie niemożliwe, co było nowością dla graczy, którzy zostali przyzwyczajeni do modelu jazdy znanego z Grand Theft Auto, gdzie owa jazda była bardzo swobodna i wybaczała naprawdę wiele. Moim zdaniem rozwiązanie w ustawieniach systemu jazdy na własną rękę brzmi ciekawie i może się sprawdzić. Osoby, które miały okazję zagrać Cyberpunka, na pewno znają sytuację, gdy pojazd gdzieś utknął. W nowym patchu znajdzie się również rozwiązanie tej kwestii, a dodatkowo będzie można zmienić przyciski, które służą do uników, co znacznie ułatwi rozgrywkę. Zmiany jak najbardziej na plus i tego odmówić nie można, ale nie powiem, że nie, bo spodziewałem się nieco więcej po tym patchu, szczególnie, że zaliczył opóźnienie, natomiast ważne, że twórcy coś robią, nie zatrzymują się w miejscu. Niemniej jednak Cyberpunk 2077 ma jeszcze sporo usterek do naprawy i zajmie to jeszcze trochę. Możecie napisać w komentarzach, czy aktualizacja zrobiła na was jakieś wrażenie, a ja przejdę do następnego tematu, jakim jest Forspoken. Czyli produkcja znana niegdyś pod nazwą Project Athia, która nadchodzi wielkimi krokami na PC-ty i PlayStation 5. Gra robi naprawdę spore wrażenie, szczególnie pod względem grafiki, która jest przepiękna, przynajmniej w mojej opinii. Niestety na temat fabuły nie znamy zbyt wielu szczegółów, natomiast wiemy, że główna bohaterka, Freya Holland, zawitała do mrocznego, fantastycznego świata, który nosi nazwę Athia i będzie zmuszona tam przetrwać, wykorzystując swoje nadprzyrodzone zdolności. Twórcy ostatnio pochwalili się screenami z Forspoken i gra wygląda naprawdę imponująco. Zresztą zobaczcie sami. Aktualnie jeśli chodzi o te kwestie, to najbardziej interesuje mnie fabuła, o której nie wiemy praktycznie nic, ale raczej będzie nam pisane czekać do 2022 roku na debiut Forspoken. Warto również podkreślić, że produkcja również oferuje nam aktorkę jako protagonistkę opowieści, gdyż w Freya Holland wcieli się Ella Balinska. Zjawisko zatrudniania aktorów do gier jest ostatnio coraz bardziej powszechne, bo pamiętamy przecież The Last of Us 2 czy Death Stranding, gdzie mieliśmy do czynienia z bohaterami, których twarze możemy już kojarzyć. Jest to bardzo ciekawe zjawisko i moim zdaniem dodaje autentyczności do produkcji. Resident Evil Village to tytuł, na który czeka mnóstwo graczy, którzy są zafascynowani świetnym, rocznym klimatem, z którego znana jest seria. Village bije na kolana już po trailerach i demo, które skupiało się głównie na tym, aby wprowadzić gracza w świat i oczywiście przedstawić możliwości silnika. Niemniej jednak gracze cały czas czekają na jakieś nowe informacje i przecieki na temat produkcji, która ma okazać się 7 maja na PC-tach, PlayStation 4 i 5 oraz Xboxa Series X, S i One. Ostatnio przy okazji pewnego artykułu z japońskiego Famitsu wspomniana została kwestia następnego dema, które ma skupić się głównie na rozgrywce i ukazać nam nieco historii z Resident Evil Village. Sprawa została już poruszona na Twitterze i w sumie nie ma co się dziwić, bo aktualnie wszystkie informacje, których głodni gracze zdołają się doczekać, są na wagę złota. Warto również podkreślić, że drugie demo ma ukazać się na wszystkich platformach, a nie jedynie na PlayStation, jak to miało miejsce przy okazji wcześniejszego. Warto również zaznaczyć, że w najnowszym demie najprawdopodobniej zobaczymy fragmenty z oficjalnej rozgrywki z Resident Evil Village, więc jest naprawdę ciekawie. Ciekawe również, czy demo da nam zasmakować nieco tego otwartego świata, który mamy otrzymać przy okazji pełnoprawnej gry. Możecie spekulować w komentarzach. Chyba wszyscy dobrze wiemy, że Battlefield 6 jest trochę jak być albo nie być dla Electronic Arts, gdyż poprzednia odsłona nie przyjęła się dobrze. Twórcy zapowiadają oczywiście, że będzie to najlepsza odsłona od lat, ale pozostaje teraz pytanie, kiedy się o tym przekonamy. Za pośrednictwem samej gry, czy nawet pokazu, którego przecież tak bardzo oczekujemy. Okazuje się, że poznaliśmy odpowiedź, która może nie jest oficjalnym stanowiskiem Electronic Arts, ale jest to informacja pokrywająca się z innymi przeciekami. Jeff Grubb, czyli gość znany z tego, że często ma jakieś trafne informacje na temat całej branży, zapytany o kwestie najbliższej prezentacji
kontynuacji Battlefielda 6, bez większego namysłu odpowiedział, że dojdzie do niej w maju. Dodatkowo pewna redakcja, właściwie Altchar, zapytana o podobną kwestię, również odparła, że są oni zdania, iż prezentacja gry odbędzie się w maju. Oczywiście podkreślam, że owe informacje nie są w żaden sposób oficjalnie potwierdzone, a mogą nam służyć jedynie za poszlakę w tej sprawie, natomiast możemy je jak najbardziej brać pod uwagę w naszych oczekiwaniach. Warto jednak poczekać na oficjalną informację od elektroników i wspomnieć, że Battlefield 6 ukaże się naturalnie na PC-tach i konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series X i S oraz PlayStation 5. The Last of Us było i nadal jest bardzo głośną i w mojej opinii świetną produkcją, przedstawiającą genialną historię, która po prostu się nie patyczkuje. Ale są osoby, którym nie przypadła ona do gustu i może nie będę tutaj rzucał spoilerami, ale po prostu jeśli nie ograliście jeszcze tej produkcji, to na pewno warto się nią zainteresować, bo chwyta za serducho, ale z innej strony niż zrobiła to pierwsza część. W drugiej odsłonie wcieliliśmy się m.in. w Ellie, która przemierzała świat zniszczony przez epidemię i cały czas poszukiwała odpowiedzi. Wielu osobom natomiast brakowało Joela jako głównego bohatera, natomiast powstała modyfikacja, która zaoferuje wam możliwość zagrania protagonistą z pierwszej części. Cały gameplay wygląda naprawdę ciekawie i możemy poczuć się, jakbyśmy ogrywali pierwszą odsłonę The Last of Us, tylko w odświeżonej oprawie graficznej i z nowymi mechanikami. Oczywiście są tam elementy, które mogą nas wybić z rytmu rozgrywki, takie jak na przykład głos Ellie, który pozostaje niezmienny mimo obecnej postaci Joela, ale wygląda to wszystko naprawdę ciekawie, szczególnie jeśli przymkniemy oko na pewne niedoskonałości. Warto również wspomnieć, że Naughty Dog pracuje obecnie nad kilkoma projektami, natomiast nie wiemy nad jakimi, ale trudno byłoby porzucić uniwersum takie, jakie daje nam The Last of Us, więc czy możemy spodziewać się czegoś nowego? Tego nie wiadomo, ale zawsze warto liczyć na jakąś nową, ciekawą historię w tym zniszczonym epidemią zombie świecie. Dinosaur Bimbus, la 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 la. Dinosaur Bimbus, la 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 la.